Witam Państwa, mówi Peter Rukowicz, polski kurs Blendera. W tej części powiemy sobie kilka słów na temat klipów, a dokładnie tego, jak można je wstawiać do edytora sekwencji wideo, czym się różnią od normalnych filmów, które również można wstawiać do edytora wideo. Przełączam się w takim razie do naszego video editing i w tym panelu tutaj mamy opcję do wstawienia pod sceną zaraz, taką jak klip. Ja obecnie nie mam żadnego klipu, a więc żadnego nie mogę wybrać. Ta opcja jest nową opcją, pojawiła się w Blenderze stosunkowo niedawno i służy do wstawienia czegoś takiego jak klip filmowy, ale ten klip wstawiany jest zupełnie inaczej niż w przypadku opcji Movie. To znaczy wstawienie odbędzie się na podstawie tego, co wstawiłem do Blendera w innym miejscu i jest to sam klip, to znaczy klip bez dźwięku. Aby taki klip filmowy wstawić, mam do wyboru dwa różne rozwiązania. Jednym z nich jest edytor nodów, który już poznaliśmy, a więc przełączę się na panel Compositing, włączę nody i teraz zamiast Render Layers użyję nodów o nazwie Input i tutaj w środku jest coś takiego jak Movie Clip. Jest to nowy rodzaj noda i ten nod służy do wstawienia jakiegoś klipu filmowego, który będzie źródłem danych dla, w tym przypadku, edytora nodów. Wczytam w takim razie jeden z takich filmów. Weźmy sobie może film, który wygląda tak. To jest film z kamery, przedstawia takiego małego chłopaka, który próbuje zrobić cios z mieczem świetlnym. Tak czy inaczej, jest to fragment klipu filmowego. Można go sobie tutaj przewijać. Jak widać, jest to kręcone z ręki w takim czymś, co można nazwać w przybliżeniu green screenem. No i teraz tak, taki klip filmowy wstawiony do edytora nodów jest dostępny również w edytorze wideo. W tym momencie, jeżeli wybiorę opcję klip, to mam ten klip tutaj w menu, jest wczytany. Inną opcją, w której można wykorzystać tego typu wczytany klip, czy też innym źródłem takich klipów, jest edytor klipów filmowych na panelu, dostępny na panelu Motion Tracking. Ponieważ wczytałem już jeden klip do nodów, to mogę go tutaj ponownie nie wczytywać, wystarczy tylko, że wybiorę go z listy, ale normalnie musiałbym wczytać go naciskając guzik Open. Ten sam klip jest w tym miejscu i mogę teraz wykonywać na nim różne operacje, na przykład takie jak śledzenie, nakładanie markerów, jakaś kompozycja, maskowanie i mnóstwo innych rzeczy, do których kiedyś tam w kursie powrócimy. Tak czy inaczej, mając już klip filmowy w jednym z tych dwóch miejsc, czyli albo w edytorze nodów, albo w edytorze klipów, wracam do edytora filmowego i taki klip mogę tutaj dodać. Jeżeli go dodam, on pojawia się jako ciemno-niebieski pasek. Ten pasek jest zupełnie pozbawiony dźwięku. Gdybym miał dźwięk w tym filmie, a wiem, że mam, no to on by się tutaj normalnie powinien pojawić, ale nie pojawia się właśnie dlatego, że obcinam jakby informacje o dźwięku, zostawiam tylko i wyłącznie sam obraz. No i to jest w zasadzie wszystko, co można na ten temat powiedzieć, ponieważ opcje standardowe są takie, że nie odbiegają od tego kanonu, który widzieliśmy wcześniej. Jest tylko jedna ciekawostka. To znaczy, tam gdzie mamy strip input w danych, patrzę właśnie, gdzie to jest. Nie, to jest chyba w Edit Strip. Nie, też nie. Zaraz, momentos. Mam zaznaczony ten strip. Z tego, co wiem, to tutaj były ciekawe dosyć opcje, których teraz nie widzę. No, dziwne dosyć, ale poszukam jeszcze. Dajcie mi dosłownie chwilkę. Jest filtr. O, właśnie, tu, gdzie jest filtr, mam możliwość, oprócz zwykłych, standardowych opcji, takich jak strobe na przykład, puszczanie do tyłu, odprzeplotowienie albo odwrócenie X i Y, mam również dwie dodatkowe opcje. Pierwsza opcja pochodzi z trackera, który trzeba do filmu dodać i który umożliwia mi zrobienie czegoś takiego jak stabilizacja obrazu 2D. Jeżeli się dobrze przyjrzeć na przykład na ten klip, powiększę sobie fragment i go puszczę na tym krótkim odcinku, to się okaże, że on jest niezbyt sensownie zrobiony, ponieważ kręcony był z ręki. Co prawda to była dość spokojna ręka, ale mimo wszystko obraz się rusza. A więc cały ten film tak naprawdę jest rozedrgany i można byłoby się pokusić o jego wystabilizowanie. Nie chciałbym w tym momencie stabilizować tego filmu, ponieważ musiałem dodać tracker, zmusić go do wyłapania na przykład tego punktu, albo tego i zajęłoby to troszeczkę czasu. W każdym razie działałoby to w ten sposób, ta opcja, że gdybym miał tracker, a tracker musiałem dodać w panelu Motion Tracking, tutaj, o w ten sposób, gdybym miał ten tracker tutaj i wytrakowałbym, czy też wyśledziłbym zmiany położenia tego narożnika, który widać tutaj na podglądzie, i wtedy, gdybym miał dodatkowo jeszcze zaznaczoną opcję Lock to Selection na przykład, albo coś w tym stylu, albo nawet nie, tylko po prostu miałbym jeden tracker, to wtedy mógłbym w edytorze wideo włączyć stabilizację tego obrazu i to byłaby stabilizacja 2D oparta o ten jeden tracker. Wystarczyłoby tylko włączyć sobie ten checkbox. W chwili obecnej nie mam takiej stabilizacji i wtedy mogą się pojawiać jakieś dziwne błędy na obrazie. Zobaczymy, czy teraz ich tutaj nie będzie widać.
Wydaje mi się, że tutaj jest na razie wszystko w porządku, no ale w poprzednich wersjach, gdy przygotowywałem ten tutorial, pojawiały się jakieś takie dziwne zakłócenia, obraz znikał, pojawiał się tylko dolny pasek i tak dalej. Nie wiem, dlaczego takie coś było, nie widać tego, więc nie ma się nad tym co rozwodzić. Tak czy inaczej, mogę stabilizować sobie obraz 2D pochodzący z sekwencji filmowej, włożonej jako klip. Mam także możliwość usunięcia jakichś dystorsji, które na klipie istnieją i które są Blenderowi znane. Niestety ta opcja tutaj nie działa, ponieważ obraz, który mam, nie posiada żadnych dystorsji, w związku z tym nie widać żadnego efektu. No i to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o takim klipie filmowym. Mam także w menu Strip dodatkowo standardowe opcje, żadnych tutaj cudów nie ma. Możemy sprawdzić, jak zadziała opcja Separate Images, ale jak widać, żadne obrazki się tu nie pojawiają, dlatego że ten klip jest spójną jedną przestrzenią danych. Ok, myślę, że to jest wszystko i taki klip będzie teraz już Wam troszeczkę bardziej znany. Grunt to mieć po prostu coś do wstawienia, co wchodzi jako materiał filmowy. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem.